Szanowni Państwo, znajdujemy się pod Urzędem Miasta i Gminy w Wołominie, po raz 17 na wołomińskim zlocie pojazdów zabytkowych. Jest to impreza, która, no myślę, na dobre zagościła w naszym kalendarzu motoryzacyjnym. Wołomin staje się już nie tylko rozpoznawany ze złych rzeczy, ale właśnie zaczyna się kojarzyć pozytywnie, z ludźmi pozytywnie zakręconymi, z ludźmi, którzy przyjeżdżają właśnie tutaj na zlot pojazdów zabytkowych. Mają tą naklejkę zlotową z nazwą Wołomin i promują to miejsce w całej Polsce. Szanowni Państwo, odwiedziło nas blisko setka pojazdów zabytkowych, począwszy od niedawno jeszcze popularnych maluchów czy dużych Fiatów, skończywszy na wozach niemal przedwojennych, które zgodziły się tutaj do nas przyjechać, żeby uczestniczyć w zmaganiach rajdowych, które zwieńczą w ośrodku Broku. Przed nimi prawie 100 km podróży. Będą musiały zmierzyć się z szeregiem różnych zadań, ale nie tylko, bo też misją naszego zlotu jest pokazywanie uroków naszego miasta, naszego powiatu. No tutaj między innymi w tym roku postanowiliśmy otworzyć etap pieszy, w ramach którego pokażemy uczestnikom naszego zlotu, ludziom z całego kraju, naszą wołomińską starówkę, czyli ulicę Warszawską. A ja z kolei w imieniu władz samorządowych gminy Wołomin chciałbym wyrazić wielką radość i satysfakcję, że wołomiński zlot pojazdów zabytkowych ma tu miejsce. Bardzo się z tego cieszę. Chciałbym serdecznie podziękować i pogratulować panu Karolowi, jak i wszystkim członkom stowarzyszenia za organizowanie takiej wspaniałej imprezy. Także Karol, gratulacje. Bardzo wielkie dziękuję. Podziękowania. Cieszymy się, że jest taka wspaniała pogoda. Już teraz zapraszamy na kolejną imprezę w przyszłym roku. I cóż, bezpiecznej jazdy i żeby wszystko udało się i przeszło zgodnie z planami. A ja jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że możemy znów liczyć na tak owocną współpracę i za pomoc Urzędu Miasta i Gminy Wołomin. Jest nam bardzo miło, że Państwo nas wspierają, że doceniają trud i to, że chyba, tak jak wspomniałem wcześniej, w sposób pozytywny kreujemy Wołomin jako miejsce, w którym dzieją się też fajne rzeczy. Dziękujemy. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy. Ja już myślałem, że tu jestem najstarszy, ale mi pan humor popsuł, no. Ale kompletnie mam mieszkanie ze wszystkim? Jedzie, to patrz. 6 ten skarabinki jest fajny. Już ucieka.
Przyjdzie ode mną, Marcin, na to spokojnie.